No jest i sprawca tego całego zamieszania. O! Przepraszam pana, przepraszam. McLaren GT. Witam was z deszczowego Powiśla. Jak widzicie za mną McLaren GT, nowy McLaren, którym przyjechał Marcin z Royal Cars of Poland. Złapię go, spróbuję go spytać o jego pierwsze wrażenia z jazdy tym samochodem. Dosłownie w dwóch słowach pokazać wam, o co chodzi w tym wygodnym Grand Tourerze, w tym sportowym samochodzie w nowej propozycji McLarena. Zapraszam! Jak pierwsze wrażenia z GTK? Jestem oczarowany i zaskoczony, że jest trochę inaczej niż mi się wydawało. Uważam, że to jest Grand Tourer, który jest jedyny w swoim rodzaju. To znaczy nie ma drugiego takiego auta na rynku. Bo jak myślimy o tego typu aucie, to się wydaje, że ono musi być w każdym obszarze bardzo komfortowe i tak dalej. A tu jest więcej sportu. No nie ma Grand Tourera z silnikiem centralnie przede wszystkim. No i... W sensie na rynku. Jeździłeś 720? 720, no. Miałem okazję się przejechać. Dobra, no bo to jest na bazie 720, tylko tak. Trochę wygodniej ma być tutaj. Tak, bardziej komfortowo. Jest luksusowo, jak sobie zobaczycie. Porcelanowa skóra. Jest skóra, jest jeszcze więcej przestrzeni bagażowej. Skończyliśmy. Że ci się podoba? Tak, podoba mi się. 1 294 000. Netto, brutto? Brutto. Złotówka. No, bardzo akceptowalnie, biorąc pod uwagę, co tu mamy. Auto w każdym obszarze ma to, co ma każdy sportowy McLaren. Czyli mamy te takie najbardziej wartościowe cechy. Układ kierowniczy nadal hydrauliczny, jest tylko delikatnie wspomagany pompą elektryczną, pompką w zasadzie. On nie jest podniesiony, jest mega, mega wysoko. No to na lifcie on sobie radzi. No ja pamiętam, że ja wjeżdżałem do siebie do garażu. No, tyle na szybko w tym deszczu, co udało mi się spotkać z Marcinem i zamienić z nim dwa słowa o jego pierwszych wrażeniach z jazdy. Wbijajcie do Royal Cars of Poland oczywiście. Tu macie link na jego Instagrama. Podobno będą jakieś filmy. Podobno. Podobno, więc trzymam za słowo. I cóż, na swoją kolej przejażdżki będę musiał jeszcze chwilę poczekać. Tyle tak na szybko, do zobaczenia przy kolejnych filmach.